Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam drugi zwiastun nowego sezonu oraz kilka ciekawostek. Dzisiaj o 16:00 każdy z niecierpliwością czekał na drugi oficjalny zwiastun sezonu 7. Aż do momentu, gdy wybiła 16:30 i Fortnite na swoim Twitterze tym razem zaskoczyło nas garścią nowin deweloperów ratowania świata? No dobra, nie jest może to, czego chcieli gracze Battle Royale, ale tak czy siak, mimo że mowa w tym filmiku o ratowaniu świata, to można się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy. Wydarzenie zimowe Fortnite ma się nazywać Frost Night. Dla tych, co nie wiedzą, słowo Frost oznacza mróz, a na czas trwania tego wydarzenia do ratowania świata zawita mroźna zima, a z nią nowy zestaw misji. Na wycinku gameplayu w tle widzimy, jak na przykład będą wyglądały drzewa, do tego w tle słychać odgłosy kroków po śniegu, które już jakiś czas temu udało się wykopać z plików gry wydobywcom danych. In 7:10 we're introducing a new mode called Frost Night. You and three friends will battle the storm and the elements. Scavenge resources, build defenses, keep your blue glow furnace burning hot and you just might survive the long frosty night. W jeden z momentów rozgrywki widać też, jak gracz otwiera nowy zrzut zaopatrzenia, który prawdopodobnie zastąpi także test Battle Royale na czas trwania sezonu 7, tak jak to było w drugim sezonie. I to w sumie tyle. Reszta to zmianki o nowej muzyce czy misjach w ratowaniu świata. Aż tu nagle wybiła 18:00 i Fortnite na swojego Twittera wstawiło drugi zwiastun sezonu 7. Tym razem post prezentuje się następująco, a dopisek brzmi A Frigid Day Dawns, czyli chłodny dzień świta. Załączony obrazek to nic innego jak przybliżenie na postać, która zjeżdżała po lewym ramieniu postaci z poprzedniego zwiastuna. Jeśli dobrze się przyjrzycie, to zauważycie, że posiada ona pazurki oraz uszy. Możliwe, że w tym sezonie zamiast wilkołaka będzie panikot z kijem w... z długim ogonem. Za to po lewej stronie tego obrazka skrywa się kolejna postać, która w jednej ręce trzyma broń, a drugą trzyma się prawdopodobnie tyrolki. Jeśli dobrze pamiętacie, to wzmianka o tego typu sposobie przemieszczania się w plikach gry jest już od bardzo dawna. I wygląda na to, że w końcu zawita w świecie Battle Royale. Przypuszczenie, że to tyrolka wzięło się z tego, jaką pozę utrzymuje ta postać oraz fakt, że to, czego się trzyma, idzie równo po linii, tak jak działa tyrolka. Innym sposobem przemieszczania się może być także deska głównej postaci tego zwiastuna. Ale to już mieliśmy okazję mówić. Jeśli chodzi o nowości, to na szczęście nie wszystko. Od jakiegoś czasu burza śnieżna wydaje nowy, groźniejszy dźwięk, a do tego stała się tak głośna, że słychać ją nawet z golfowego gniazdka. Na wyspie startowej za to zaczął dolatywać do nas pierwszy śnieg od strony burzy. Raczej nie zostanie rozsiany po całej mapie, ale na pewno będzie padał śnieg na nowej, zimowej miejscówce. Z wyspy startowej widać teraz wyraźnie samą górę lodową i taflę lodu, ale te rzeczy mieliśmy już okazję zobaczyć z bardzo bliska, więc tutaj nie ma nic nowego. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.